Dzień dobry. W pierwszym kwartale zanotowaliśmy rekordowe wyniki i zwiększyliśmy rentowność. Był to 36. z rzędu kwartał poprawy przychodów, 58. z rzędu zyskowny kwartał. To czyni nas niekwestionowanym liderem wśród spółek IT na GPW. Obserwowaliśmy wysokie dynamiki wzrostów w Asseco International i Formula Systems. Z rynków zagranicznych pochodziło 86% przychodów. Przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosły o 14% i wyniosły 2,5 miliarda złotych. 2 miliardy złotych pochodzi ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych. EBIT non-IFRS wyniósł 281 milionów złotych i był wyższy o 19%. Zysk netto non-IFRS osiągnął poziom 90 milionów złotych i było 10% wyższy. Cieszą wysokie przepływy pieniężne. Dla całej grupy wyniosły one 367 milionów złotych. Dla Asseco Poland 37 milionów złotych. W pierwszym kwartale tego roku zanotowaliśmy wzrosty we wszystkich sektorach działalności. I tak w sektorze bankowości i finansów sprzedaż wzrosła o 17%. Największe wzrosty dotyczyły segmentu Formula Systems, głównie za sprawą poprawy sytuacji w Sapiensie. Bardzo dobry kwartał ma za sobą również Asseco International, a w szczególności Southeastern Europe, które zwiększyło przychody w obszarze płatności. W Polsce mieliśmy do czynienia z efektem wysokiej bazy wyników. Mimo to utrzymaliśmy sprzedaż na podobnym poziomie jak rok temu. W sektorze przedsiębiorstw sprzedaż była wyższa o 7%. Obserwowaliśmy wzrost przychodów i rentowności spółek Asseco Solutions, głównie w krajach niemieckojęzycznych, na Słowacji i w Czechach. Dobre wyniki notuje również Asseco Business Solutions, które rozwija sprzedaż krajową i zagraniczną. Spadek przychodów w Polsce wynikał głównie z rezygnacji sprzedaży tradycyjnej infrastruktury w Asseco Data Systems. Przychody ze sprzedaży do instytucji publicznych były o 22% wyższe. Wzrosty widoczne są w segmencie Formula Systems, głównie za sprawą Matrix IT. Notuje ona dynamiczny wzrost organiczny oraz dzięki przejętym firmom. Istotny wzrost przychodów w segmencie Asseco International osiągnęliśmy głównie dzięki realizacji nowych projektów dla instytucji publicznych w Czechach. Na rynku polskim zwiększamy sprzedaż usług z obszaru zakresu bezpieczeństwa i zaufania oferowanych przez Asseco Data Systems. Przed nami obiecujące perspektywy na cały 2019 rok. Skonsolidowany portfel zamówień wzrósł o 9% i wyniósł 7,2 miliarda złotych. W segmencie Asseco International zaczęliśmy realizować nowe, duże projekty w Czechach i na Słowacji dla sektora publicznego oraz rozwijamy się w bankowości i segmencie ERP. Silny backlog na 2019 rok prezentuje Formula Systems, między innymi za sprawą nowych spółek, które nabyła w ubiegłym roku. Na polskim rynku wygraliśmy istotne przetargi publiczne, między innymi w ARiMR, w KRUS-ie i ZUS-ie. Wzmacniamy naszą pozycję w cyberbezpieczeństwie i usługach chmurowych. Bardzo dziękuję.